Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Słynnych Koni. I dzisiaj będzie o kolejnym koniu wyścigowym i będzie to Harlap. Także zapraszam Was do oglądania. Powiem Wam, że tak dla wyjaśnienia, że właśnie że ten odcinek będzie dosyć ciekawy, przynajmniej mam nadzieję, bo nigdy wcześniej nie słyszałam o tym koniu, jestem ciekawa, czy Wy też. I przeczytałam sobie kilka informacji o koniu przed nagraniem i powiem Wam, że bardzo mi się spodobały, także teraz posłuchajcie. Harlap urodził się w 1926 roku w Nowej Zelandii. Był trenowany i wystawiany na australijskich torach i mimo braku urody szybko pokazał swoją klasę wyścigową. Jest to kolejny koń krytykowany za nieharmonijną budowę, a postawiony na biedę stale dzięki szybkości i talentowi wyścigowca. Debiutując na torze zajął ostatnie miejsce w trzech kolejnych gonitwach, również w byłym biegu pod koniec stawki. Po kilkumiesięcznej przerwie powrócił na tor i od razu zaczął wygrywać. Szedł jak burza, a jego kariera nabierała światowego rozpędu. Dominował na australijskich torach i został uznany za narodowego bohatera. Jego wybitne osiągnięcia zachęciły właściciela do pokazania Ogiera na zagranicznych torach. Koń zadebiutował na meksykańskim torze i odniósł wspaniałe zwycięstwo. Wydawało się, że kariera światowa staje przed nim otworem, a tymczasem kilka dni po swoim zwycięstwie bohater australijski już nie żył. Choroba Harlapa była bardzo tajemnicza. Głośno mówiło się o zemście mafii, spisku, zamachu. Faktem jest, że sekcja nie wykazała śladów żadnej trucizny. Jednak wielbiciele Harlapa nadal wierzą w zamach na jego życie. W 2000 roku wysunięto już tę tezę, że przyczyną śmierci wybitnego Harlapa było zakażenie bakteryjne. Nadal pojawiają się nowe badania dowodzące obecności śladowych ilości arszeniku w jego ciele, a sama śmierć pozostaje niewyjaśniona. Choć chciano by wiedzieć, że Harlap, jak Elvis, nadal żyje, to w tym przypadku mamy już niezbity dowód, że Ogier nie został porwany przez kosmitów i nie sfinkował z własnej śmierci. Jego wypchane ciało stoi w muzeum w Melbourne, serce, które jest wielokrotnie większe od serc ogierów wyścigowych, zakonserwowano i do dziś pozostaje własnością muzeum w Canberra. Harlap był bohaterem narodowym Australii, ponieważ i Nowa Zelandia, jako kraj hodowcy, rościła sobie prawo do upłatwienia się w chwale czempiona, więc szkielet konia umieszczono w nowozelandzkim muzeum. W chwili swej śmierci Harlap był trzecim najlepszym koniem wyścigowym świata. Australijczycy uczcili go, stawiając pomnik naturalnej wielkości w Melbourne. Historia narodowego bohatera Australii opowiada piękny i wzruszający film z 1983 roku. I powiem Wam szczerze, że ja tego filmu nie widziałam, ale jeżeli ktoś z Was widział ten film, to bardzo to chcę usłyszeć odpowiedź, jak Wam się podobał, Waszą opinię. Także jeżeli ktoś z Was oglądał film pod tytułem Harlap The People is Champion, to możecie napisać w komentarzach, czy Wam się podobał. Jeżeli ja będę miała taką możliwość, no to na pewno go obejrzę i powiem Wam, czy mi się podobał. A teraz przechodzimy do kolejnego. Ok. Harlap. Niezwykły koń z Australii. Niezwykły koń, najlepszy w Australii możliwe, że i na całym świecie. Startował w 42 gonitwach, z czego wygrał 36, pokonując najwybitniejsze konie tamtych czasów. Robił to w nieznanych miejscach, zaraz po męczącej długiej podróży w obcym klimacie. Był niepozornym kasztanem, który jednoczył Australijczyków we wspólnym okrzyku zwycięstwa. Było to w czasach wielkiego kryzysu. Umarł mając zaledwie 5 lat, krótko po swojej najlepszej wygranej.
Urodził się on 4 października 1926 roku w Nowej Zelandii. Był na tyle brzydki, że stajeni nazywali go żyrafą lub osiołkiem. Kupił go Harry Telford, który pomimo opinii innych uważał, że podjął dobrą decyzję. Nadał mu imię, które kiedy pozna się jego znaczenie, widać się, że miało mu pomóc. Parlap znaczy bowiem błyskawica. Pierwszy wyścig poszedł mu fatalnie. Był to krótki dystans, który, jak się później okazało, był jego piętą achillesową. Przypominam, jeżeli nie wiecie, to jest pięta achillesowa, to jest słabość kogoś. Na metę przybiegł ostatni. Po jakimś czasie koń ten zaczął powoli piąć się w górę. Wygrał derby AJC, najważniejszy wyścig państwowy koni w koni trzyletnich. Po tej gonitwie wygrał jeszcze 14 innych z rzędu. Ciągle bił krajowe rekordy różnych torów. W pucharze Melbourne, który już kilkakrotnie był faworytem, dostał największe obciążenie mające utrudnić mu przebiegnięcie w najlepszym czasie. Dużo z gonitw, które wygrał, przeszło do historii. Dla przykładu gonitwa w Caulfield w roku 1931. Padał wtedy deszcz, tor był niezwykle śliski i mokry, a na dodatek Parlap stracił 91 metrów na starcie. Nie przeszkodziło mu to jednak na wygranej. W 1930 roku, gdy jego właściciel prowadził swojego podobiecznego do stajni, przejechał obok nich samochód, z którego ktoś kilkakrotnie oddał strzały. Koniowi na szczęście nic się nie stało. Tego samego dnia wygrał gonitwę o 10 długości. Gdy przyszła chwila, że Parlap wygrał już wszystkie gonitwy w Australii, przyszła pora na podbój Ameryki. Niestety zdążył wystartować tylko w jednej ciężkiej gonitwie, po której zmarł, otarłszy głowę na kolanach swojego właściciela. Najprawdopodobniej przyczyniła się do tego kolka. Cała Australia była pogrążona w żałobie, a po koniu, który niósł nadzieję i radość. Opłakiwała go niemal jak człowieka, bohatera narodowego. Tak. Historia tego konia jest dość smutna, ponieważ jak słyszeliście, wygrywał bardzo dużo wyścigów, cały czas odnosił sukcesy właśnie na świecie i też w swoim kraju, ale właśnie po tych licznych sukcesach niestety los spotkał go dość drastyczny, bo umarł, jak tutaj słyszeliście. Także ta jego historia jest dość smutna, ale jak widzicie, Australijczycy zapamiętali tego konia na bardzo długo i pewnie jeszcze o nim pamiętają, co niektórzy. Tak podejrzewam. Także teraz przechodzimy do ostatniego. Ostatnie czytanie będzie właściwie takim podsumowaniem, także posłuchajcie. Harlap, urodzony 1926 roku, zmarł w 1932 roku. Czempion wśród wyścigowych koni pełnej krwi angielskiej. Został wyhodowany w Nowej Zelandii, a trenowany i wystawiony do biegów w Australii. Harlap dominował w australijskich wyścigach konnych podczas wybitnej kariery. Wygrał Melbourne Cup, 2 razy Coast Plate i 19 innych wyścigów. Ostatnim jego wyścigiem była Aqua Calente Handicap w Tiuanie. Zmarł po nagłej i tajemniczej chorobie w 1932 roku. W tym czasie był trzecim zwycięzcą wyścigów najwyższej rangi. Jego zakonserwowane ciało znajduje się w Muzeum Melbourne, szkielet w Muzeum Narodowym Nowej Zelandii Te Papa Tongarewa, a jego serce w Muzeum Narodowym Australii w Canberrze. To było właśnie przypomnienie tych informacji, o których wcześniej już mówiłam.
Także jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie proszę łapkę w górę, napiszcie mi miły komentarz. Możecie też napisać, czy słyszeliście o tym koniu oraz czy widzieliście film o nim. No i oczywiście subskrybujcie kanał i wciskajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i oczywiście na końcu tego filmu pojawią się pewnie jeszcze jakieś zdjęcia tego konia. Także to by było na tyle. Dziękuję jeszcze raz Wam za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych.